Cześć, z tej strony Kacper. Dziś mam dla Was recenzję urządzenia, które było u mnie przez ostatnie 3 miesiące w domu, czyli laptopa Acer Aspire V Nitro. Dziś zapraszam Was na jego recenzję. Niedawno moim głównym urządzeniem był komputer stacjonarny. Jednak jak wiadomo, jest on mało mobilny i nie możemy go wziąć w każde miejsce, w jakie bym po prostu chciał. Na przykład na targach IFA 2015 w Berlinie przydałby mi się jakiś laptop. I tutaj z pomocą przyszedł mi właśnie Acer Polska, który udostępnił mi tego laptopa do testu. Jakby nie patrzeć, od tych targów minęły już 3 miesiące, a laptop cały czas był u mnie w domu. I co ja myślę o tym laptopie po aż tak długim czasie, używając go w bardzo standardowy dla mnie sposób, czyli dużo montowania filmów, sporo też obrabiania grafiki i pisałem też dużo tekstów na tym laptopie. Co myślę o tym laptopie po tak długim czasie? Wszystkiego dowiecie się w tej recenzji. Zacznijmy od obudowy i materiałów, z jakich jest stworzony ten laptop. Oczywiście wszędzie jest tworzywo sztuczne, nie znajdziemy tutaj żadnych dodatków z innych materiałów. Jednak to tworzywo jest dość dobrej jakości, ponieważ raczej tutaj nic nie skrzypi, nic się jakoś nie ugina. Jedynie widoczne są odciski palców, ale raczej w tworzywie sztucznym nie da się uchronić od tego. Góra laptopa wykonana jest z tworzywa sztucznego, które jest tutaj takie chropowate, a właściwie mamy tutaj takie paski wzdłuż laptopa, no i umieszczono tutaj jeszcze tylko logo Acer. Przy zawiasach natomiast umieszczono napis Aspire V Nitro, czyli po prostu model tego laptopa. Na przodzie umieszczono slot na karty SD oraz mikrofon. Na prawej krawędzi natomiast znalazło się miejsce na złącze do ładowarki. Mamy tutaj też miejsce na standardowe złącze internetowe. Mamy tutaj też HDMI oraz 3 porty USB 3.0. Jest oczywiście tutaj jeszcze miejsce na mikrofon. Na tyle nie znajdziemy żadnych dodatków oprócz takiej kratki, która ma zapewnić odprowadzanie ciepła z obudowy tego urządzenia, a na lewej krawędzi znalazło się miejsce na blokadę oraz standardowo mamy tutaj też miejsce na płyty CD. Możemy wysunąć sobie, wszystko działa bez problemu. Jak już otwarłem laptopa, to pierwsze co można zauważyć to dużą klawiaturę, która podświetla się na kolor czerwony. Moim zdaniem naprawdę wygląda to genialnie. No i przyznam szczerze, że w ciemności nawet można używać tego laptopa raczej bez problemu. Obudowa wewnątrz laptopa, jak widzicie, również bardzo łatwo zbiera odciski palców, co jest niewątpliwą wadą tego urządzenia, ponieważ nie wygląda to zbyt estetycznie. Mamy natomiast tutaj dużego touchpada, który jest naprawdę mega wygodny. Możemy używać naszego laptopa nawet bez myszki, myślę, w miarę komfortowy sposób, ponieważ ten touchpad oferuje nam nie dość, że duże pole do manewru, to jeszcze oferuje nam różne gesty, które są standardowe raczej już dla wszystkich urządzeń z Windows. Co do specyfikacji, to mamy tutaj przede wszystkim procesor Intel Core i7-4510U. Jest to dwurdzeniowy procesor o częstotliwości 2 GHz do nawet 3,1 GHz. Oczywiście procesor ten jest czterowątkowy i raczej nie mam zbyt dużych zastrzeżeń co do jego płynności. Oprócz tego mamy 8 GB pamięci RAM, osobiście wybrałbym 16 GB pamięć RAM, ponieważ wtedy mamy większą pewność, że wszystkie aplikacje będą działały tak, jak sobie tego życzymy. W laptopie oprócz tego jeszcze mamy kartę graficzną NVIDIA GeForce 840M, która moim zdaniem radzi sobie naprawdę bardzo dobrze zarówno przy renderowaniu filmów, jak i w jakichś grach na przykład. Większość osób laptopa używa do przeglądania stron internetowych. Myślę, że Aspire V Nitro jest bardzo dobrym urządzeniem do właśnie takich zadań, ponieważ wszystkie strony renderują się naprawdę bardzo szybko. Dodatkowo 15-calowy wyświetlacz w rozdzielczości Full HD oferuje nam naprawdę bardzo dobrą jakość używania właśnie tego laptopa, ponieważ widzimy naprawdę dużo i w rozdzielczości, która na pewno nie będzie nas odrażała, ponieważ Full HD w zupełności wystarczy na 15-calowym laptopie, tak że nie będziemy po prostu widzieć jakichś pojedynczych pikseli. Jedyne co od czasu do czasu zauważyłem, to że sieć Wi-Fi po prostu rozłącza się od czasu do czasu po prostu tak sama z siebie. Znalazłem na to jedynie rozwiązanie takie, że wystarczy ustawić, żeby cały czas łączyło nam automatycznie z daną siecią i wtedy ten problem znika.
Nie wiem, nigdy wcześniej nie miałem takiego problemu, ale jak widać da się go w łatwy sposób naprawić. To co warto powiedzieć o przeglądarce internetowej w tym laptopie to to, że nie przycina się ona prawie w ogóle, ponieważ nawet mając otwarte 60 kart w Chromie, co jest u mnie dość częstym wynikiem niestety, no to raczej żadna strona się nie zamykała sama z siebie, nie mamy żadnych błędów, więc to jak najbardziej na plus. Jak mówiłem na początku, laptopa używałem też głównie do tego, że po prostu montowałem na nim filmy. Moim zdaniem ten sprzęt jest po prostu stworzony do tego, ponieważ wszystko bardzo płynnie tutaj działało, a dodatkowo renderowanie nie trwało aż tak długo, jak myślałem, że będzie po prostu trwało, ponieważ wystarczyło około 30 minut, żeby wyrenderować film, który trwa około 15 minut, więc to moim zdaniem jest dość dobry wynik, ponieważ na moim starym komputerze stacjonarnym musiałem czekać, prawdę mówiąc, czasami kilka godzin, żeby wyrenderował mi się taki film w wysokiej jakości, a tutaj to po prostu wszystko błyskawicznie działało, że tak powiem. Oczywiście podczas renderowania filmów komputer nieco głośniej chodzi, ponieważ procesor jest mocniej używany, przez co musi być też on odpowiednio chłodzony, no i dlatego wentylator działa po prostu głośniej. Jedyne co mnie troszeczkę irytowało w tym laptopie to niestety bateria. Nie jest ona wymieniana, więc w razie czego nie wymienimy jej tak łatwo, a dodatkowo nie działa ona zbyt długo, ponieważ maksymalnie tak udało mi się osiągnąć 3,5 godziny bodajże po jednym ładowaniu przy takim moim standardowym użytkowaniu, czyli cały czas włączone Wi-Fi oraz jasność na najwyższym poziomie. No i właśnie w tym trybie raczej więcej nie udało mi się uzyskać niż te 3,5 godziny, co uważam za dość przeciętny wynik. To co jest ważne dla mnie w laptopie to przede wszystkim też klawiatura. Ta w Acerze Aspire V Nitro jest naprawdę moim zdaniem bardzo dobra, ponieważ oprócz tego, że się podświetla, pisze się na niej też bardzo komfortowo. Klawisze są bardzo płaskie, skok też nie jest zbyt wysoki, więc moim zdaniem naprawdę bardzo dobrze się na niej pisze. No i sporo też tekstów napisałem też na tym laptopie, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń po prostu do tego laptopa, szczególnie jako do sprzętu typowo do pisania. Jedyne czego nie potrafię zrozumieć to czemu podświetlenie klawiatury wygasza się samo z siebie, gdy po prostu nie piszemy nic. Bo oczywiście gdy wciśniemy jakiś klawisz to od razu się nam podświetli, ale ta klawiatura w ogóle nie reaguje na ruszenie myszką czy touchpadem, po prostu wygasza się i dopóki nie napiszemy czegoś to po prostu ona nam się nie podświetli z powrotem. Co jest dla mnie prawdę mówiąc dość dziwne. I moim zdaniem chyba tak nie powinno być, ponieważ raczej życzyłbym sobie, żeby klawiatura cały czas się podświetlała. Osobiście bardzo spodobało mi się też to, że możemy dość mocno odchylić wyświetlacz, prawie może być na prosto, więc to moim zdaniem spory plus, ponieważ mało który laptop odgina się aż tak bardzo. Podsumowując, Acer Aspire V Nitro to naprawdę świetny laptop, którego mogę polecić z czystym sercem. Jedyną wadę, którą znalazłem, no to jest prawdę mówiąc chyba to, że mamy tutaj bardzo przeciętną obudowę oraz obudowa, która dość mocno zbiera odciski palców. Osobiście sam zastanawiałem się, czy nie kupić tego laptopa tylko w wersji z 16 GB pamięcią RAM, jednak zdecydowałem się na coś innego. Osobiście zdecydowałem się na propozycję od HP, ponieważ mam tutaj przede wszystkim ekran dotykowy, który po prostu przypadł mi bardziej do gustu. Oczywiście filmik na temat tego laptopa również pojawi się na kanale. Wracając jednak do Acera. Myślę, że mogę go w zupełności polecić, szczególnie osobom, którym nie jest po prostu potrzebny ekran dotykowy. Jednak polecałbym wybrać wersję właśnie z 16 GB pamięcią RAM, ponieważ wtedy mamy dużo więcej możliwości i mamy też pewność, że większość aplikacji po prostu będzie działała płynniej. Jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania dotyczące tego laptopa albo swoją opinię na temat któregoś z tych sprzętów, zostawcie śmiało w komentarzu. Zachęcam do zostawienia również subskrypcji na kanale oraz udostępnienia tego materiału. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!